Hej, z tej strony Dorota i witam Was na kanale Książkowy Lisek. Dziś przygotowałam dla Was weekendowego reading vloga. Trochę czytania, trochę zwykłego życia. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zapraszam do oglądania. Będziesz ze mną nagrywał? Tak. Będziesz ze mną nagrywał? Jesteś taki słodki, no. Dobry piesek, moje. Moje kochane, no tak, cześć. Co ty tam widzisz? Moje kochane. Tak. Ojoj, już. Właśnie wróciłam z paznokci, pokazywałam Wam na przebitkę, że byłam na paznokciach. Ja chodzę na paznokcie tytanowe, to jest taka stylizacja paznokcia, gdzie nie używamy lampy, tylko po prostu pyłków. Po prostu utwardzamy te paznokcie bez użycia lampy, co dla mnie jest dosyć istotne, bo przy hybrydach na przykład, no ja miałam problem, a przy tytanach żadnego problemu nie ma. Pozdrawiam Marysię, jeżeli to ogląda. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą wizytę. Było naprawdę przesympatycznie. Było wesoło. Zawsze mi jest po tych wizytach u Was jakoś tak cieplej na sercu. I słuchajcie, pokażę Wam, jakie książki sobie będę zaczynała w ten weekend. Wczoraj skończyłam wszystkie i mam taką czystą kartę. Nie mam nic, co muszę dokończyć. Nie mam nic zaległego, natomiast pokażę Wam, co sobie zaczęłam na spacerze. Zrobiłam sobie taki dłuższy, wiosenny spacer. Półtorej godziny sobie pochodziłam i zaczęłam słuchać w audiobooku Harry'ego Pottera. On też mi zawsze poprawia humor, jak coś nie mam humoru albo coś się dzieje w moim życiu dziwnego. To włączam sobie Harry'ego Pottera, nieważne którą część, zawsze mi one poprawia humor. I zaczęłam sobie Książę Półkrwi. Wyjęłam sobie też Ona i jej kot. To jest na moim wiosennym TBR-ze. Będę chciała to sobie zacząć. Nie ma to za dużo stron, więc myślę, że w jakiś jeden wieczór to po prostu jest się wystraszył książki. Przeczytam. Idąc za ciosem po legendzie, wyjęłam sobie też Geniusza. Pomyślałam, że też go zacznę, tak żeby być, wiecie, cały czas w tej historii i żeby nic mi nie umknęło. I tak jak Wam mówiłam w poprzednim reading vlogu, nie ma tego złego od Marcina Mortki. No. Taki jest mój TBR na ten weekend. Oczywiście nie przeczytam wszystkich tych książek, tylko sobie pozaczynam. Natomiast na pewno jakoś skończę. Zrobiłam sobie też kawę. Patrzcie, jaki mam fajny kubek. Na Wielkanoc sobie kupiliśmy takie dwa. Króliki i marchewki. Więc Wasze zdrowie. Czekam na męża, wróci z pracy, zjemy razem obiad i pewnie usiądę, będę sobie coś czytać. Jest przepiękna pogoda. Wczoraj było chyba tak bardzo ponuro i cały dzień padało, ale teraz jest przepięknie. Planów na weekend na razie za bardzo nie mamy. Myślę, że raczej będzie to weekend domowy, może jakiś spacer, zobaczymy. Ale będę Was update'ować, co tam z książkami i jak to. No dobra, to ja się na razie żegnam i do usłyszenia.
Hej, witam się z Wami w sobotę i przychodzę Wam troszeczkę opowiedzieć o geniuszu, ponieważ tylko jego czytałam. I zróbmy tak, że ten vlog po prostu będzie z czytania geniusza i tutaj Wam opowiem tylko o tej książce. Natomiast te, które Wam pokazywałam wczoraj, to przeniosę sobie po prostu na przyszły tydzień. Tak będzie po prostu mi łatwiej i będę się mogła tutaj skupić na geniuszu. Jest druga część legendy. O legendzie opowiadałam Wam w poprzednim reading vlogu i tam Was zapraszam, bo tutaj mogą się pojawić spoilery po prostu do pierwszego tomu. Nie będę spoilerowała, co dokładnie dzieje się w geniuszu, ale to, co powiem, może spoilerować Wam legendę. Więc tutaj na to uczulam. Okej. Okay. June i Day wydostają się z Los Angeles przy pomocy patriotów. Natomiast oni nie za bardzo chcą im dalej pomagać, dlatego zostawiają ich trochę samych sobie. Natomiast nasi główni bohaterowie się nie poddają i wyruszają w drogę za patriotami, żeby ich odnaleźć i zmusić trochę do pomocy im. Nie mają pieniędzy i nie mają właściwie nic, czym mogliby zapłacić za pomoc patriotów. Ale no nie zrażają się, stwierdzają, że no najpierw ich znajdą, a potem będą się martwić. Docierają do Las Vegas i tam faktycznie znajdują patriotów. Właściwie to patrioci znajdują ich. I zawiązuje się pewna umowa. Patrioci pomogą Dayowi i June przede wszystkim wyleczyć nogę Daya, ale również pomogą odnaleźć młodszego brata. Za tą pomoc trioci chcą, aby Day i June pomogli w zabiciu nowego elektora Republiki. Stary elektor Republiki umiera w tym czasie akurat właśnie jak Day i June są w Las Vegas. Od razu zostaje ustanowiony nowy elektor, jego syn. Bardzo to w ogóle jest szybkie zastąpienie. Nie było w ogóle żadnej żałoby, nawet chwili bez tego elektora. Po prostu ludzie zostali poinformowani, że stary umarł i od razu jest pokazany nowy, jego syn. Natomiast patrioci chcą wykorzystać tę sytuację i zabić nowego elektora, przez co wywołać pewien bunt, nastawić w ogóle wrogo ludzi do tego nowego elektora i wywołać bunt, zamieszki, żeby obalić Republikę i połączyć się z koloniami. Day i June mają im w tym pomóc, mają zabić właśnie tego nowego elektora. Day ma stać się twarzą buntu, a June ma zbawić w pułapkę tego nowego elektora. No i właściwie na tym etapie jestem, bo ten plan zostaje przez June i Daya przyjęty, no bo oni za bardzo nie mają wyboru i muszą się zgodzić na te warunki. No i jest mój najmniej ulubiony element w takich książkach, czyli moment rozdzielenia się głównych postaci. Zazwyczaj tak jest i zazwyczaj wtedy są największe kłopoty. Zobaczymy, jak będzie tu. Pewnie tak samo, ale zobaczymy. Wiecie, rozłąka głównych bohaterów zawsze zwiastuje kłopoty. Właśnie zatrzymałam się na tym miejscu, ten plan jest wdrażany w życie. No i zobaczymy. Na razie mi się bardzo podoba, wkręciłam się, wczułam się w historię, tak jak myślałam. Ja jednak lubię czytać serię od początku do końca, bo jednak wtedy znam cały kontekst tej historii, dobrze pamiętam legendę, więc tutaj nie muszę sobie przypominać żadnych wydarzeń. Okej, okay. Będę sobie dalej czytać. Na dzisiaj nie mamy za bardzo już większych planów, ale na pewno będę czytać i jak coś mnie natknie, to wrócę i Wam poopowiadam. To do usłyszenia. Sobie do okienka, nie bój się. Przeszkadzam ci nagrywając, to co?
Słuchajcie, przychodzę do Was już z podsumowaniem tego vloga. Udało mi się skończyć geniusza i chciałam Wam pokrótce opowiedzieć troszeczkę o tej książce. Słuchajcie, mi się naprawdę podobała ta część. Ja w ogóle do tej serii podeszłam z takim przeświadczeniem, że ja chcę się tutaj dobrze bawić. Chcę się wczuć w tą historię, polubić tych bohaterów, chcę poprzeżywać po prostu tą książkę, nie myśleć o jej wadach, zaletach, co jest tutaj dobre, co złe, tylko przeżyć to no, moimi emocjami, takim moim młodzieńczym sercem, wczuć się po prostu w tą historię i popłynąć, nie myśleć, tylko przeżywać. I tak też się stało. Na końcu, aż mi się, wiecie co, serce trochę ścisnęło, bo młoda Dorota we mnie pomyślała sobie, nie. W poprzednim update'cie opowiadałam Wam, że zatrzymałam się na momencie, w którym ten zamach na Elektora jest przygotowywany. Druga część książki jest bardziej więcej tam się dzieje po prostu. W pierwszej połowie, w tak trzeciej, ten zamach jest przygotowywany, mamy więcej przemyśleń tych głównych bohaterów, poznajemy bardziej ich charaktery, ich wspomnienia, różne przemyślenia na różne, naprawdę różne tematy. Natomiast druga połowa książki to jest typowa akcja. Tam się dzieje bardzo dużo, moim zdaniem przynajmniej. Dzieje się tam dużo, wciągnęłam się mocno i dlatego tak, wiecie, płynie się po prostu przez tą książkę. Kiedy już przejdziecie tą połowę książki, no to tam się naprawdę zaczyna dziać. Ta książka została wydana chyba z 10 lat temu, więc mocno czuć vibe tamtych czasów, czyli tego, co było wtedy modne w książkach. Właśnie Igrzyska Śmierci, Niezgodna. Ja lubię takie tematy, lubię takie historie i też jest tutaj mój jeden z ulubionych wątków w książkach, czyli są dwie strony i jest ten motyw, że u sąsiada jest lepiej. U sąsiada ta trawa jest zawsze bardziej zielona. Natomiast tak nie jest. Nic nie jest czarno-białe, wszystko jest niestety w odcieniach szarości. Ja to bardzo lubię w książkach. To daje fajny impuls do przemyśleń. Można to przełożyć na nasze życie, że wcale u sąsiada nie jest lepiej. On też ma swoje problemy, też ma swoje ciemne strony. Tak samo tutaj, między Republiką a koloniami. To jest istotne. Nie ruszam jeszcze Patriota, chcę go sobie zostawić na maj. Chcę kilka dni sobie, wiecie, poprzeżywać tą część. Bardzo mi się podobała. Jest zupełnie inna niż Legenda. W Legendzie jednak to jest, wiecie, taki wstęp, tak jakby takie otwarcie serii. Tam jest wiele wątków rozpoczętych, ale nie pociągniętych dalej. Tutaj one są dalej ciągnięte, niektóre są rozwiązane. Natomiast kurczę, no niektórych zwrotów akcji się w ogóle nie spodziewałam. Wiecie, no to jest młodzieżówka, więc niektórych elementów oczywiście, że się domyśliłam, niektórych nie, co lubię oczywiście w książkach, lubię jednak jak coś mnie zaskoczy. Czy lubię głównych bohaterów? Lubię. Lubię Deja, Jun trochę mniej, ale też ją lubię, ona jest specyficzna, bardzo, o, jeszcze to Wam powiem, bardzo mi się podoba, że autorka bardzo konsekwentnie pokazywała Jun jako taką bardzo inteligentną i taką, że ona ma taki analityczny umysł. Na przykład, to nie żaden spoiler, więc mogę Wam powiedzieć, na przykład ona co chwilę coś liczy albo mierzy pomieszczenia, liczy okna, powierzchnię pomieszczeń, w których się znajduje, ile metrów, ile stu ma metrów, ile mnie dzieli od wroga, ile jest żołnierzy, no to akurat jest w porządku, no bo to się przydaje, ale ilość po prostu metrów kwadratowych pomieszczenia co chwilę. No ma taki bardzo analityczny umysł, czas, bardzo dokładnie czas mierzy. I to jest, uważam, ekstra. Fajnie, że ona jest tak wykreowana. I jeszcze powiem jedno o wątku romantycznym. W Legendzie nie podobał mi się on w ogóle. Mocno musiałam przymykać na niego oko, żeby nie wpłynął on na odbiór całej serii. Nie podobał mi się on za bardzo, bo uważam, że jest taki strasznie przyspieszony. To jest po prostu... oni się poznają i już się kochają. No to jest takie, wiecie, dla mnie dziwne po prostu.
za szybko ten wątek romantyczny po prostu poszedł do przodu, za szybko się rozwinął. W geniuszu jest on pogłębiony, ale w taki bardziej subtelny sposób. Podoba mi się. Tutaj bardziej mi się ten wątek romantyczny podoba. Jest taki bardziej dorosły. O, bo w legendzie jest on taki emocjonalny, taki... No, taki emocjonalny bardzo, a tutaj on jest już taki bardziej dorosły, taki przemyślany, taki dojrzały. No, taki dojrzały, o, to jest dobre słowo. Okej. No dobra, to chyba tyle o serii Legendy i Geniuszu. Ja się z Wami teraz żegnam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taki weekendowy vlog Wam się podobał. Trochę czytania, trochę domu, trochę sprzątania, trochę spacerów. Wszystkiego po trochu starałam się Wam pokazać, żeby trochę urozmaicić tutaj tego reading vloga. Zapraszam Was już na kolejne filmy. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.